targów PGA. Pokazujemy to, z czego tak naprawdę wyrosła firma Styczny Rys, czyli dwie rzeczy, e-sport oraz profesjonalny sprzęt dla graczy. Poprzez e-sport mam na myśli to, że zaprosiliśmy profesjonalnych zawodników z najlepszych drużyn na świecie, którzy wielokrotnie byli mistrzami świata w poszczególnych grach, w tym przypadku jest to gra Counter-Strike Global Offensive. Fani mogą się z nimi spotkać, zagrać, zrobić zdjęcia, wziąć autografy, więc jest to na pewno super, super atrakcja, żeby spotkać się z fanami. Oprócz e-sportu mamy jeszcze oczywiście drugą część, czyli o której wspominałem, czyli profesjonalny sprzęt dla graczy. Zwłaszcza pokazujemy teraz pierwszy raz w Polsce nową rodzinę słuchawek Syberia. Jest to kultowa seria, na której wyrosła właściwie firma Styczny Rys. Jeżeli zapytasz kogokolwiek, kto interesuje się e-sportem, profesjonalnym graniem lub jest zawodowcem, czy kojarzy Syberię i co to jest Syberia, na pewno będzie wiedział. Jest to taki synonim profesjonalnego grania. Teraz trzymam właśnie w dłoniach model Syberia V3, czyli taki człon, taki główny trzon nowej rodziny Syberia. No jest to kultowy produkt. Zaczynaliśmy z T-Series, w ogóle zaczynał produkcję od modelu V1, który powstał w 2001 roku. Od tego czasu ulepszaliśmy, słuchaliśmy graczy, czego potrzebują, co uważają za najważniejsze w słuchawkach. Stworzyliśmy produkt Syberia V2, który się okazał również ogromnym hitem. Następnie teraz po kolejnych kilku latach wydawałoby się, że Syberia V2 są już naprawdę bliskie doskonałości. No i stworzyliśmy teraz Syberia V3, które są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się życzenia i sugestie, czy to naszych klientów, czy też zawodowych graczy. Roku na rok rzeczywiście firma SteelSeries jest coraz bardziej rozpoznawalna, coraz lepiej jeśli chodzi o sprzedaż, coraz lepiej jeśli chodzi o znajomość, o której mówiłem. Jestem przekonany, że elementem, który ku temu służy, dzięki któremu tak się dzieje, jest między innymi właśnie nasza obecność na największych imprezach gamingowych w Polsce. Ale też dużą zaletą jest właśnie współpraca z e-sportowcami, właśnie takimi jak są tutaj, ponieważ oni są idolami wielu ludzi, wielu fanów e-sportu i dzięki nim też możemy dotrzeć do osób, które interesują się e-sportem. Pokazać im nasze produkty, trafić do nas z naszymi produktami, bo właśnie dla takich osób ten sprzęt produkujemy. Tegoroczne PGA, dzisiaj mamy sobotę, jeżeli dobrze słyszałem, to weszła już maksymalna liczba osób na salę, na halę ogólnie targów tych naszych PGA. Już więcej nie wpuszczają, a kolejka jest jeszcze długa przed wejściem. Nie wiem dokładnie, czy w zeszłym roku była taka sytuacja, chyba nie. Nie było, więc tak naprawdę no jest coraz lepiej i chyba trzeba będzie w przyszłym roku jeszcze bardziej poszerzyć te stoiska i przestrzeń na targi PGA ogólnie, żeby mogło wejść nie 20 tysięcy osób, tylko jednocześnie może 40, a wierzę w to, że w Polsce taka liczba graczy jest i taka liczba fanów, którzy chcieliby tutaj przyjść na targi.